pojedziemy tym razem na Wrack Race. Zobaczcie, o, już tam widzę dużo ludziów czeka. Zobaczymy, co się będzie działo. Wejścióweczka kupiona, 10 zika. I jedziemy zobaczyć, co się dzieje. No i fajnie, widzicie, dzieje się. Tak naprawdę ścigają się, wywracają się, psują się auta, traktor ich ściąga, dzieje się fajnie naprawdę. Mam ochotę w czymś takim wystartować, może uda mi się przygotować takiego wraczka na kiedyś. A tymczasem przerwa w wyścigach, więc trochę pokażę Wam z bliska, jak te graciki wyglądają. Bardzo często już są tak rozebrane, żeby odelżyć je, że już nawet nie widać co to. To jest na przykład Mazda. Mamy Golfika trójeczkę. Jakieś naprawy. Mamy też Spidermana.
Wygląda to trochę jak polo w kombi, chociaż kierownica jest, wskazuje, że jakieś Suzuki niby. Zobaczcie, z pasów jakichś zwykłych bezpieczeństwa jest zrobiona osłona. Z tego co czytałem, musi być jakaś osłona na kierowcy, jakaś belka, no, żeby tu nikt się w kierowcę nie wbił. No i oczywiście odelżone na maksa, wyprute wszystko co się da. Bardzo często też, jak tam wcześniej widziałem, nie ma zbiorników seryjnych, tylko jakieś tutaj zbiorniki zapasowe u góry, żeby nie uległ uszkodzeniu. No i takie braczki. Tutaj mamy kolejnego busia Puchatka. Zobaczcie, wzmocnienia są też wyspawane tutaj z przodu, żeby silnik jak najdłużej jeździł, żeby chłodnicę osłonić. Szyba niekoniecznie cała. Belka oczywiście też chroniąca tutaj kierowcę. No i tutaj mamy jakąś Hondzinkę Civica. Wypruta ile się da. Nawet szyb nie ma. Nie, przepraszam, są tu akurat szyby. Tylko pomalowane. O, i to co mówiłem. Zbiornik paliwa, czyli jakaś butla gdzieś z tyłu. I jedziemy, bawimy się. Tutaj mamy Fordzika z bardzo fajnym przekazem. O, i na flagach też jest wszędzie. Jest. I nawet z boku napisane. Tutaj już jakiś Civic chyba po przejściach. Bardzo często właśnie ciężko zobaczyć już w ogóle co to za auto było. Gdzieś po znaczkach, po kierownicy, po elementach charakterystycznych, klamkach można poznać, ale nie zawsze widać. Zobaczcie, cały w błocie. Tutaj już widać, że gdzieś zahaczył. Jest wszystko w błocie i też fajny przekaz na szybie. W ogóle jakiś cały ruch, 8 gwiazdek, także pozdrawiam serdecznie. Bardzo, bardzo dobrze. Który właśnie widzieliście, prawie każdy zgubił koło. Tutaj odpadła felga, tam odpadła opona, która się gdzieś tam toczyła. Nie wiem, czy na filmiku było widać, ale generalnie dużo kół odpadło. No, nawet Seicento, zobaczcie, jedzie. Ładnie, nie? Nie da się wyjść, nie? Nie da się wyjść.
wyścigów jeszcze jest też strefa jedzenia, więc można coś sobie zjeść. Ci mają też dmuchańce, więc dla każdego coś miłego. Swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin, or wide.
hałasu, dużo obrotów, dużo benzyny. Mi się podobało. Mam nadzieję, że ta relacja podobała się Wam. O swoich odczuciach napiszcie w komentarzu. Naprawdę, jak się jest na żywo, to jest na pewno co innego. Ten ryk silników, te obroty, to wszystko słyszycie za mną. Jest naprawdę spoko. A ja już zwijam się do domu. Trzymajcie się, hej.